Halo? 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 Halo, dzień dobry, witam was wszystkich w kolejnym materiale na moim kanale z europejskiej ciężarówki. I dzisiaj trochę inaczej się widzimy, bo jak widzicie, no siedzimy w samochodzie, a dokładniej w skaucie, aka Skodzie. I jesteśmy na multiplayerze. Czekajcie, o, jesteśmy na multiplayerze. Dlaczego siedzimy w multiplayerze w Skodzie? Ponieważ z filmu Wujka Bohuna, którego pozdrawiam serdecznie, dowiedziałem się o pewnym update'cie, który powiem wam, że jestem przeciwny temu, bo to będzie teraz gorzej tylko na multiplayerze, że doszły nowe ładunki, jakim jest przyczepa kempingowa dla samochodu. I dlaczego jestem przeciwny temu, gdyż teraz będzie jeszcze więcej troli jeżdżących po pierwsze Skodą, a po drugie z taką właśnie przyczepą, ona się nazywa w ogóle na multi karawan, a no to jest przyczepa kempingowa. I będzie gorzej. Z racji takiej, że będą brać takie ładunki i będą mieli jeszcze łatwiej blokować ruch. I to jest złe. I myślę, że no przejadę sobie raz tą trasę i to tyle. A w ogóle ktoś tu podjechał ze złej strony. Ktoś tu chyba nie zna przepisów drogowych. Ale okej, no mamy karawan, znaczy przyczepę kempingową, jak widzicie, na rejestracji RBI 80, troszeczkę słabo to było wycięte, jak widzicie, jest takie, no tutaj takie czarne coś, co nie? Widać, że no zostało to z czegoś wycięte, jeszcze to słabo wygląda, no ale okej, dobra, jest, no i jest. No i dzisiaj, z racji taki, że dopiero co no, wszedłem na multi, to zrozpiłem się w Poznaniu. A dlaczego w Poznaniu? Bo mam tutaj bazę, główną bazę, więc się rozpię w Poznaniu. Tak to bym miał w Warszawie, ale jeszcze w tej nie miałem goinkis. I dzisiaj, z racji takiej, że miałem tylko jedną trasę, to przejedziemy do Klagenfurtu w Austrii. Jak dobrze pamiętam, to jest Austria, tak? Tak, w Austrii. Przejdziemy do Klagenfurtu, tam przejechałem pierwsze 80 km już sam, żeby sobie ładnie tutaj zaparkować, a nie w mieście zaczynać, więc no ruszajmy, co nie? Włączmy sobie silnik, w międzyczasie radio się włącza, no kurle, patrzcie, normalnie taki magik, co nie? No i co? No ruszamy. Powiem wam, że no... Za często nie jeżdżę Skodą, gdyż no jakby nie było, to jest symulator europejskiej ciężarówki, a nie symulator jeżdżenia no samochodem, ale no z racji takiej, że to jest przyczepa kempingowa i z racji takiej, że no ona jest do samochodu, to będziemy dzisiaj jechać właśnie skautem, który naprawdę powiem wam, że nie lubię nim jeździć w ogóle. Mam nim przejechane 3000 km podobno. To jest chyba dużo. Nie wiem. Ale no z drugiej strony to mało, bo jak widzicie, no dosyć szybko te kilometry wskakują. A pamiętam, że po prostu kiedyś przejechałem sobie, kiedyś na streamie u Ławalkiza sobie nieraz jeździłem tą Skodą, ale powiem wam, że naprawdę no nie lubię jeździć tą Skodą, bo... Boże, jak ona jeszcze ma dźwięki. W ogóle wrzuciłem to jakiś silnik chyba 170 konny czy coś, bo był troszeczkę cichszy w środku, to no chociaż to będzie no troszeczkę lepiej pod tym względem, że będzie trochę ciszej. W środku na zewnątrz mnie nie interesuje, bo i tak jeżdżę z pierwszej kamery. W komentarzach możecie mi w ogóle napisać, czy jeździliście już te trasy właśnie tą przyczepą kempingową. A jeśli tak, co sądzicie o tym, że zostało dodane? I dawno w ogóle nie nagrywałem nic, nie? Ostatnio w ogóle same streamy robię, bo nie chce mi się, w ogóle jadę aż troszeczkę chyba za dużo. Ale to jest multi, tu można jeździć ile się chce,
a w sumie to tam 150 chyba kilometrów na godzinę, bo teraz ograniczyli już, wiecie, już sobie nie pojeździsz 220 na godzinę, multi się psuje, ale nie, no serio, powiem wam, że no dodanie tej przyczepy kempingowej, dodanie tej przyczepy kempingowej nie było za dobrym pomysłem, gdyż to będzie jeszcze bardziej, no jakby, zachęcało troli do brania właśnie tego ładunku i trollowania innych graczy, a to chyba nie o to chodzi, ale w sumie no przy oglądaniu to fajnie jest patrzeć, jak ktoś trolluje, co nie, że ktoś cię blokuje i nie możesz przejechać, no ale chyba no nie o to w tej grze chodzi, czy coś. A jakby ktoś się zastanawiał w ogóle, co to za muzyka leci, to polecam no NCS i na Spotify'u, bo to leci ze Spotify'a. Aktualnie to, wiecie, to polecam, czy coś. No i co? No i powoli będziemy sobie w ogóle jechać. Nie wiem, w ogóle tak sobie już włączyłem tego Eurotracka tak o, żeby było i nie wiem, o czym mam gadać. A wczoraj w ogóle, przedwczoraj był stream z Turmoila, na którym świetnie się bawiliśmy i na pewno będzie więcej takich materiałów, ponieważ no fajnie było. A ja w ogóle zmieniłem sobie tą prędkość w samochodach, że wiecie, bo tu mam teraz 50, w sumie to i dla ciężarówek jest 50, ale mamy prędkość ustawioną dla samochodów, więc jak jedziemy na autostradę, to powinniśmy mieć 140. W sumie to nie powinniśmy tyle jechać, ponieważ jesteśmy zespołem pojazdów, więc powinniśmy jechać tyle co ciężarówka właśnie, 80, jakby ktoś nie wiedział. Nawet mamy tutaj napisane na tym, że 80 km na godzinę, a za nami jest ciężarówka. A my nie widzimy, to musimy stać o tak. Ona ciała ją te, o spoko, no ziomek, co? Ech. Nie rozumiem takich osób, które stoją, a na koniec chcą wyprzedzać, a na koniec nie wyprzedzą, bo jestem z kodą i na koniec nie wyprzedzają, czy coś, lul. Nie no, ale jedźmy sobie na spokojnie prędkością widokową, bo też nie chcę za szybko jechać, nawet nie wiem, ile teraz mam na tempomacie ustawione. I czemu my w ogóle jedziemy zwykłymi landówkami? Zgaduję, że tak mam ustawione. To zobaczmy po pierwsze, jak mam ustawione. Wrzućmy sobie ręczny, zjedźmy do boku, rozgrywka i uwaga. Nie no, mam tryb najlepszą, więc co się dzieje? No po prostu nas landówkami kieruje, bo w sumie jest najszybciej. Czekajcie, bo ja tu mam tylko Spotify'a. Ok, lecimy dalej. Zostało jedyne i niepowtarzalne 644 km, a ja kompletnie już nie mam do was o czym mówić i będziemy sobie tak jechać i się snuć, co nie? Sobie 90 na godzinę landówką, bo więcej to nie można jeździć, bo wiecie, bo przepisy drogowe ograniczają, to nie można, bo policja jeszcze nam wlepi mandat. W sumie na multi nie jeżdżą, tylko na singlu. Na multi są tylko fotoradary. Które można wyłączyć. A jakoś nie lubię. Wolę jeździć, jakby ktoś nie wiedział, jakby ktoś był przypadkowo nowym na moim kanale, to wolę jeździć przepisowo, bo co? W prawdziwości też jeździcie w terenie zabudowanym 150, czy nie? To jeszcze zależy, czy ktoś w ogóle jeździ, czy ktoś ma prawo jazdy, czy już ma 18 lat i już zdawał prawo jazdy, bo wiecie, bo w grze to można sobie wszystko zrobić, w takim GTA to tam wiesz, jedziesz sobie 150 mil na godzinę, gdzie chcesz i wszystko spoko, no ale no wiecie. Ale z drugiej strony to jest porównanie gry do realistyczności, to też jest troszeczkę złym pomysłem, bo gra nie odzwierciedla realistyczności. To, że ktoś jeździ w grze szybko, nie znaczy, że i naprawdę musi jeździć szybko. Albo może w grze jeździć wolno, a w realistyczności szybko. No kto mu zabroni, no. W sumie przepisy drogowe powinny, ale no. Nie, w ogóle o czym ja tu gadam, co nie? Ja nie wiem, o czym ja gadam, ja chyba tylko chcę, żeby nie było o właśnie tak.
takiej ciszy, co nie? Tylko wolę już sobie pogadać o jakichś bzdurach, o rzeczach kompletnie nieinteresujących ludzi, a żeby była właśnie taka cisza, że odezwę się raz na, nie wiem, na pół minuty, raz na minutę i będzie, o no teraz patrzcie, o tutaj skręcamy w prawo. No i teraz jedziemy na wprost. No nie chcę tak, żeby było, że wiecie, taka cisza, jest w ogóle ograniczenie do 70, to musimy zwolnić, a i do 50, bo jest, są roboty drogowe, które tutaj, wiecie, od ilu już są te roboty drogowe? Matko jedyna, już parę miesięcy temu już były tu te roboty drogowe, tu musimy sobie powolutku jechać, w ogóle powoli wstaje dzień. Bardzo ładne budynki, a my powolutku czekamy na zielone. W ogóle możecie mi dać znać, jak mi wam bija ten ten wtorek, bo ja to nagrywam w poniedziałek o 14:28 i właśnie muszę wrzucić tryb samolotowy w telefonie, wiecie, rzucić telefonem gdzieś daleko i niech stanie się samolotem, a tak w sumie to nie, po prostu tryb samolotowy włączam. Żeby nie było zaraz takiego pierdzenia, jakby takiego, pewnie znacie takie charakterystyczne tydydy, że po prostu no coś na z telefonu mi przychodzi, nie wiem, jakaś wiadomość, SMS, połączenie czy coś, to wiecie, żeby tego uniknąć, to się włącza tryb samolotowy, a że mój telefon jest bardzo, mój mikrofon jest bardzo podatny właśnie na te fale radiowe, to niestety muszę tak robić, a nie raz zapominam i później słychać tak na przez paręnaście sekund tyry i jest, no jest słabo. Mamy 50 na godzinę, wjeżdżamy na czeską granicę. Uwaga! Dzień dobry, witam was w Czechach. Chętnie bym coś powiedział po czesku, ale ale dostałem laga, to chwila. Chwila. Dobry pomysł, korzystać z telefonu podczas jazdy, co nie? Ale okej. Ja tu zaraz wam coś puszczę, tylko no chwila. Skręcimy sobie, nic nie jedzie, można jechać i teraz ktoś we mnie tak dupnie, tak z pełnej prędkości, bo stwierdza, że no na multi to trzeba jechać, a nie tam stać. Czekajcie, no to. Okej, okay. I teraz jeszcze tutaj trzeba, czekajcie, czeski, okej, okay. Uwaga! I... Dobre rano. No dobra, dobre rano, to znaczy po czesku dzień dobry i nie wiem, ha, jaki ten kafu jest śmieszny, włączył Google Translate i wpisał dzień dobry po czesku i Iwona przeczytała dobre rano. Ciekawe. Dobre rano. No jak dobre rano, to dobre rano, no kurwa. Czekajcie, no. Żeby też nie było aż tak nudno na tym filmie, to pojedziemy trochę szybciej, okej? Okay? Pojedziemy trochę szybciej, żebyście też zobaczyli, co się stanie, jak będziecie sami jechać z prędkością maksymalną, to zobaczycie, jak bardzo buja tym samochodem i jak bardzo trzeba uważać, żeby no nie wypaść, bo jak widzicie, no buja, okej? Okay? Ale to jest Europa 2, to tutaj trzeba szybko jeździć. I uwaga, przeskakujemy, uwaga! Ale skoczyliśmy przed pociągiem. Najlepiej. W ogóle czekajcie, bo Awalkis będzie. O, jedzie Awalkis. Idźmy mu pomachać. Uwaga.
Jakby ktoś nie wiedział, to jest kamera zero. Polecam wygooglować sobie, jak ktoś chce dowiedzieć się, jak to włączyć. No i awalki sobie pojechał, co nie? Ale my przeskoczyliśmy 150 na godzinę. To możemy jechać dalej. Już za tą przesyłkę na pewno nic nie otrzymam. Do tego będę musiał jeszcze zapłacić za naprawę Skody. Ale w sumie, teraz chociaż wiecie, co się stanie, jak będziecie szybko jechać. Musimy oczywiście uruchomić. Bo zgasła, bo jakby inaczej, przecież w prawdziwości to też by samochód tylko zgasł po salcie, to możemy jechać dalej. Pewnie zgaduję, że to po tym początku i tak nikt tutaj nie dotarł, ponieważ no wszyscy po tej jakże bardzo interesujących pierwszych paru nie wiem ilu minutach stwierdzi, Boże, co za nudy, ale jeśli dotąd dotarłeś, to możesz napisać hashtag wypadek, a spróbuję przypiąć ci serduszko. Bardzo często to w ogóle jest spotykane, że jeśli dotrwałeś do tego momentu, napisz w komentarzu to i to, a ja przypnę ci serduszko czy coś. To uwaga, będę jak inny, każdy inny youtuber, który to przypnie ci serduszko za napisanie no właśnie hashtag wypadek, to kurwa najlepszy youtuber, co nie? Ale okej, dobra, wracamy do naszej zacnej podróży. Szkoda, że możemy jechać tylko 150 km na godzinę i że wypadamy z zakrętu i zgaduję, że to jest wina moich ustawień, ponieważ mam no stabilność przyczepy. Przyczepy? W sumie to jest przyczepa. Ale no, w ciężarówkach jest naczepa, ale to jest przyczepa, bo jak widzicie mamy... słupek! Mamy... No nie pokażę. No i dup. I dlatego nie jeździ się z prędkością maksymalną. Bo nagle jest jeszcze więcej uszkodzeń. Zgaszmy światełka, bo... Jesteśmy w Czechach, albo włączmy światła, bo nie wiem jakie tam są aktualnie przepisy drogowe, czy trzeba 24 na dobę, czy można jechać na światłach do jazdy dziennej, a nie nabijania. No w Polsce trzeba jeździć 24, ale nie wiem jak to jest w Czechach, to no to jedźmy sobie non-stop. Okej, dobra, jedziemy dalej, oczywiście z prędkością maksymalną, gdyż jest ciekawiej, macie na pewno większą bekę jak się wywalam. Ale okej, dobra, jedziemy tu, teraz tu, teraz tu, jedziemy pod prąd i troszeczkę by się przydało chyba zwolnić, co nie? Okej. I uwaga, uwaga, wjeżdżamy na autostradę. W końcu wjeżdżamy na autostradę. Na pewno teraz będzie ciekawie, jeszcze możemy się upewnić, czy nic nie jedzie, ale nic nie jedzie i teraz coś w nas dupnie. Czemu nie? I najlepszy kierowca. Oczywiście 130 km na godzinę. Dobra, to pojedziemy 150. Oczywiście jakby ktoś się zastanawiał, no normalnie w Eurotrucku tak nie jeżdżę, ale że jestem Skodą, to no Skoda znaczy prędkość, to trzeba pędzić, bo jeszcze wiecie, no będą nas ciężarówki wyprzedzać i się z nas śmiać, że jesteś Skodą, a cię wyprzedzam czy coś. A poza tym ta Skoda nie jest aż taka dobra w prowadzeniu, co nie? Zobaczcie jak mi macha. Tak, tym z tyłu to w ogóle. Możecie zobaczyć w lusterku jak tym macha. Jak to lata. Dobra, ale już starczy, bo jeszcze nam wskoczyło... A no tak, już wskoczyło 40 uszkodzeń. I my powoli zjeżdżamy. Już tylko 360 km. To jak widzicie, jak pędzimy 150 km na godzinę, to wcale nie będzie długa podróż. Nic nie jedzie, to skręcamy. I możemy jechać dalej. Jakby coś jechało, to wtedy byłbym troszeczkę, no... w ciemnym miejscu, gdyż... no... bym nie miał jak zahamować. Dobra, jedziemy, co nie? Czerwone światło, mamy czerwony kolor, to no nas to nie łapie. Tylko o, patrzcie, no teraz nas na pewno nie złapie. No w sumie to powinno, bo zielony kolor, a my mamy czerwoną Skodę.
to troszeczkę źle. Okej, zmieniliśmy pas. Nawet nie wiedzieliście pewnie, kiedy zmieniłem pas z prawego na lewy. W sumie to ja też nie wiedziałem. Troszeczkę musieliśmy przybrać lewego pasa i no w sumie to teraz bym mógł zrobić nie umiem gadać. Bym mógł zrobić sobie teraz zdjęcie, bo tu jest ładna woda, co nie? To może sobie zahamujmy, poza tym jest dzień. To możemy sobie szybko cyknąć zdjęcie. Najlepszy moment na robienie zdjęć. Idealny będzie kadr. Pięknie, możemy robić zdjęcie i jechać dalej. A jakby ktoś jeszcze nie wiedział, to jest w ogóle takie coś jak wydarzenie szwedzkie, w którym to należy przejechać trasę z przykładowo, nie wiem, czekajcie, weźmy może te. Mamy przejechać trasę, po pierwsze tą trasę, możemy sobie, nie wiem, wybrać od przykładową taką trasę, co nie? Mamy przejechać z Bratysławy do Szwecji i to jest bardzo dobra trasa. Mamy po prostu przejechać z każdego państwa do Szwecji, albo ze Szwecji do każdego państwa. Możemy albo z Polski do Szwecji, albo ze Szwecji do Polski. Ale to będzie tylko się liczyło jako jedno. To już mamy jedno. Później możemy z Norwegii do Szwecji, czy ze Szwecji do Norwegii mamy drugie. Dania, Szwecja, Szwecja, Dania, trzecie i tak dalej, i tak dalej. Jest kraju chyba łącznie około 14-15, więc... Na spokojnie, na pewno sobie coś wybierzecie i no bym mógł wam pokazać jakie są nagrody, ale no jesteśmy w Skodzie, co nie? Ale nagrodami jest ogólnie taki Viking. Czekajcie, może jest tu gdzieś to? No nie jest napisane. A pewnie nie czekajcie, może będziecie widzieć, nie wiem, może w magiczny sposób będziecie to widzieć, to... Wejdźmy sobie na mój profil, to może w magicznym sposób może zobaczycie o co mi chodzi. Już sobie wchodzimy w ekwipunek, w Eurotrucka. Zgaduję, że tego nie będzie widać, co nie? Ale trzymam kciuki, że będzie widać. I w Eurotrucku właśnie możecie zobaczyć. Dostajemy po pierwsze takiego Wikinga, co nie? Wikinga. Piękny Wiking. Poza tym dostajemy tło, które zaraz będę mógł wam pokazać. Dostajemy do tego trzy proporczyki. Ja tu dostałem, możemy dostać różne, możemy dostać szwedzki, polski, francuski, no wszystkie po prostu, niemiecki, duński, austriacki, no wszystkie. Ja dostałem szwedzki, polski i w ogóle szwedzki złoty, który jest za 8 zł, to fajna pamiątka będzie, ok? Ale dobra. Pokażę wam jeszcze tutaj w ogóle jak wygląda te tło. Mamy tu w ogóle, mam ich parę, ale o właśnie tak wygląda te tło. Z ciężarówką to by było pewnie lepiej, no ale jesteśmy właśnie skautem. Jesteśmy po prostu w jakimś tam... Zgaduję, że skandynawskim, a bardziej szwedzkim jeziorze, albo no... Po prostu jesteśmy na... jak ona się nazywa? Na pomoście, o, jesteśmy na pomoście, stoimy. Jakoś tak samochodem to jeszcze jakoś to bym wytrzymał, że stoimy na tym. Ale no ciężarówka to nie wiem, czy taki pomost by utrzymał kilkunasto. Bo chyba nie wiem ile w sumie ważą ciężarówki. Możecie dać mi znać w komentarzach. Ile tak około ciężarówki, nie wiem, jakieś 15 może ton, 20, nie wiem. Ale no jesteśmy w Skandynawii i mamy piękną zorzę polarną nad, no. Można się kłócić o tym, czy to jest piękna zorza, czy to nie jest piękna zorza. Ale no mamy zorzę, nad którą możemy patrzeć i podziwiać. A jakby komuś się nie chciało tego robić, a chciałby te nagrody, to oczywiście na rynku społecznościowym, znaczy no, na rynku Steama może w takie, no, w takie dodatki się zaopatrzyć, gdyż oczywiście są dostępne do kupienia poprzez zakup od innych graczy. A no wiecie, no. Jak już twórcy robią event, no to czemu nie skorzystać? Zawsze w taki sposób podziękują graczom za to, że
no, grają w ich grę i to jest miłe z ich strony i oczywiście ja to propsuję i będę oczywiście no, starał się wykonywać te wszystkie jakby czynności, jakie to nam dają. Jeszcze pamiętam, w ogóle teraz niedawno była właśnie event świąteczny, w którym brałem udział. Oczywiście przejechałem wszystkie 12 tras z prezentami i jeszcze wcześniej chyba były jakieś, nie, były doble, tylko jakoś wtedy, nie wiem, nie chciało mi się i, no, i nie udało mi się. Była Francja, ale no nie mam, nie miałem wtedy Francji. Były jeszcze wcześniej świąteczne, ale wtedy chyba nie miałem Eurotracka i dopiero teraz tak zacząłem to robić. A w komentarzach, trzeci raz w komentarzach mówię, możecie się pochwalić, czy wy już macie zrobione właśnie te trasy. Trasy są chyba do końca kwietnia dostępne, więc macie jeszcze tam no tydzień czasu. Więc jakby ktoś nie wiedział, albo jakby ktoś dawno nie był w Eurotracku i dopiero się teraz o tym dowiedział, to masz jeszcze tydzień czasu na zrobienie tych właśnie tras. A jakbyś mnie nie zrozumiał, o co mi chodzi, to oczywiście w tym wydarzeniu masz wszystko opisane jasno, ale po angielsku. Co masz zrobić? Hashtag wypadek 2. Jedziemy dalej, bo oczywiście w naszej Skodzie się nic nie stało. Mamy tylko 100% uszkodzeń na naczepie, 75% uszkodzeń na naszym ciągniku, a bardziej samochodzie. Ale co mi tam, jedziemy dalej. Ktoś tu w ogóle chciał pojechać pod prąd, coś mu nie wyszło, miałem lekkiego laga, ale mam nadzieję, że dojedziemy. Zmieniamy pas, bo i tak no... ciężko jest tą Skodą jechać na wprost, wiecie, bo przy dużych prędkościach, no w sumie to jest tak samo w prawdziwości, że mały ruch kierownicą, powinniśmy chyba zmienić pasy, czy nie? Nie, nie musimy. Mały ruch kierowniczy może robić bardzo duże zmiany w położeniu auta, to trzeba nad tym uważać, ale spokojnie, przekraczamy aktualnie prędkość tylko 20 km na godzinę, co nie 130-150, to prawie jest, no... odpowiednia prędkość. My sobie jedziemy, nikt nas nie może dogonić, bo kurle, no jesteśmy już Skodą. Zostały ostatnie 230 km. Przydałoby się troszeczkę zwolnić, bo myślę, że na takim zjeździe na drugą autostradę to troszeczkę będzie jednak za dużo jechać, 150 km na godzinę, więc sobie zjedźmy i możemy jechać, no, jechać dalej. No nie wiem, o czym sobie pogadać, ale no zawsze możecie zostawić łapeczkę w górę. Silnik tam zgasł, może znowu nam zgasł. Działa, działasz? Nie działa. Działasz? Nie działa. Nie działa. Nie działa. O, 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 o. Chyba działa. Tylko czemu tak wolno się rozpędza? Nie wiem, ale najważniejsze, że zgasło. 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 O, działa, dobra, działa. Możemy jechać dalej. Tak jak mówiłem, możecie zostawić łapeczkę w górę, bo was to nic nie kosztuje, a mnie to zachęca do dalszej pracy. A tak w sumie to wiecie, żeby więcej osób zobaczyło ten film, to by było fajnie. Jeszcze możecie napisać komentarz, o którym mówię czwarty raz już, to zachęcam do napisania komentarza, a będzie super. Nie? Ale okej, jedziemy sobie dalej, kręcamy tu jak profesjonalny kierowca, jedziemy dwoma pasami. Ten samochód to trochę wygląda jak BMW, no ale no to nie jest BMW, oczywiście to jest Scout, jakby ktoś nie wiedział, nawet kolor jest podobny do takiego jednego BMW, no ale nikt nie widzi.
sumie to nie wiem co mam gadać. Tak sobie jadę. A poza tym w ogóle... Nie wiem, ja już jadę chyba z 20 minut, co nie? Jadę 20 minut, a wy dalej to oglądacie. Wy dalej oglądacie, jak jakiś gościu jedzie skautem. Naprawdę. Wyjdźcie na dwór czy coś, co? To przydałoby się. I chyba nam zgasł znowu skaut. No zgasł. Działasz? O. Nawet działa. No to super. Zostało nam 200, czekajcie, 203. 148, to nawet i lepiej, myślałem, że zgadnę. Ile nam zostało kilometrów, a no nie zgadłem. To z jednej strony słabo, ale z drugiej strony bo dobrze, bo jednak nie zostało nam 200, a 140 kilometrów. Więc no dojedziemy szybciej do celu, bo... No bo jedziemy 150 mil na kilometrów na godzinę. Co? Beacons should not be enabled in areas. Czekaj, bo... Co to było beacons? W ogóle nie pamiętam. Beacons to chyba... są chyba te... klaksony, co nie? Czekaj, horns to są klak... A, dobra, beacons to te, na górze, te mygacze, te... Nie pamiętam jak to się nazywa. Koguty, o, koguty. Chodziło mi o koguty. Chodzi o koguty, że... no jak jest więcej niż 25 graczy, to powinno się wyłączać beacons. W sumie beacons to wiecie, pierwsze co mi się skojarzyło to z Minecrafta. Ten taki... no... zgasł. No ten... zgasł. O, teraz po turecku. Zgasł. I znowu. O, działa. Przydałoby się w ogóle... A, no, już sobie zjechałem. Naprawić, no... O, kombajn. Siema, kombajn. Co tam? A, no, jakiś mało rozmowny, co nie? Ten kombajn nawet nie chciał nam nic powiedzieć, ale za to nasz samochód odzywa się co chwilę, że zgasł. Tak samo jak moje streamy, na które zapraszam serdecznie, że co chwilę je wywala. Bo polecam moje streamy, polecam mój internet mobilny w telefonie. Bo jakby ktoś nie wiedział, to streamuję z telefonu, znaczy internetem z telefonu, a gram na komputerze. To polecam wchodzić na streamy, są od czasu do czasu, bo jakby nie było, też mam limit transferu na telefonie, to trzeba na to zwracać uwagę, a no streamy często są, jak już są, to w godzinach od 16 do 18, nie, troszeczkę później, ale staram się, żeby te też nie były wcześniej. W końcu zadziałało. Streamy są w godzinach od 16 do 18, bo stwierdzam, że to i tak dwie godzinki to sobie... No i zgasł. Działa, możemy jechać dalej. Bo stwierdzam, że no wcześniej to i tak mało kto wejdzie, bo szkoła, a później to są inni streamerzy, to ja sobie tak wybrałem, że od 16 do 18. No nieraz krócej, nieraz... no ale tak, no te dwie godzinki to około zawsze, no, no jestem. I teraz ten rusek tu sobie jedzie i mi blokuje. Jeszcze on w ogóle driftuje bokiem na tym zakręcie, co nie? To może... A!
chwila, bo my mamy jeszcze, możemy jechać. Kurde, mamy 100%, ale możemy jechać. To trzeba jak najszybciej się odpędzić, zanim nam zgaśnie. Ale jedziemy. Mamy 100% na ściągniku, znaczy na samochodzie. 100% na przyczepie. Ale jak widzicie, wygląda to idealnie. Nikt nie widzi, że mamy no rozwaloną kompletnie no, zespół pojazdów. Nikt. Wyprzedzamy go, uwaga. Bo śpieszymy się, bo zaraz nam zgaśnie. Musimy jechać jak najszybciej, żeby żeby zdążyć i na pewno zarobimy za tą dostawę grube pieniądze, co nie? Jesteśmy już na celu. Spróbujemy, uwaga, spróbujemy to zrobić bez... Jedziemy się naprawić jednak, wiecie? Jedziemy się naprawić, bo myślę, że do tyłu już nie pojedziemy, a przydałoby się no naprawić. Czekajcie, o tutaj. Powolutku. Coraz wolniej. Jeszcze możemy próbować. Teraz tu. Uwaga. Dojechaliśmy. Dzień dobry. Witam w garażu, nawet w warsztacie. Jedyne 34 tysiące za naprawę Skody. Taniej by wyszło kupno drugiej. Na pewno nie wydalibyśmy na nią aż 34 tysiące euro. No ale no niestety no nie możemy tak zrobić, to musimy to zrobić właśnie tak. I teraz sobie na spokojnie dojedźmy do naszego rozładunku Skodą, bo jakby nie było, to jest na pewno samochód przystosowany. Dostałem nawet mandat, wow. To jest na pewno samochód przystosowany do ciągnięcia ładunków i to uszkadzanie naczepy 100%. To niezła naczepa, jak to jest przyczepa, ale okej. W ogóle troszeczkę źle podjechaliśmy, musimy cofnąć. Ale sobie tutaj przywaliśmy jeszcze coś, co tam. I teraz musimy tylko jeszcze tutaj, bo ten samochód przecież nie ma no nie ma hamulców. Czekajcie, bo teraz muszę się wam pochwalić moimi umiejętnościami, bo to jest bardzo ważne. No, na pewno hamulce pneumatyczne są w Skodzie, na pewno. Źle podjechaliśmy. Czekajcie, bo no wiecie, mam coś dzisiaj rozwalone palce, dlatego no tak mi słabo idzie. Moje palce się popsuły i dlatego tak no tak kaleczę te parkowanie, ale spokojnie, ju. Przyczepa, a gdzie ty jedziesz? Czekajcie, już prawie, już i... Najlepsze parkowanie. Dobra, żeby nie przedłużać tego filmu, to po prostu zaparkujmy sobie tak, bo... No... Patrzcie, jak ta Skoda jeździ. Okej, dobra, kończymy nasze zlecenie. Uwaga, i dostaliśmy. Bardzo dobre wynagrodzenie, co nie? To ja wam polecam. Polecam wam jeżdżenie z Skodą, polecam wam jeżdżenie z ładunkiem 150 km na godzinę na zakrętach, a będziecie kończyć tak jak ja. To za to możecie dać łapkę w górę, napisać komentarz i czy chcielibyście więcej takich materiałów na kanale, a ja się z wami żegnam. Dziękuję za oglądanie. Na razie. Cześć. Pa, pa.